Wow, słuchajcie, witam serdecznie na krótkim studiu podsumowującym finał regionalny. Jesteśmy wszyscy mega zmęczeni, zmoczeni, cały dzień, mega silny wiatr, mega mocne kopy, nawet tam pod 30 parę węzłów. Właśnie bez genakerów, na zarfowanych żaglach, deszcz lał, było zimno, ale dramat był do samego końca. Wyścig finałowy znowu miał swoją dramaturgię, znowu się sporo działo, ale bohaterem do regat na pewno jest załoga klubu Sztyn-Nord. Oni wygrywają te regaty ze sporą przewagą, 29 punktów, więc ekipa Wojtka Klimaszewskiego w barwach Sztyn-Nordu, a tam nawet chłopaki z Gdzieńskiej Grupy Regatowej pewnie awansują, dowożą, też wygrywają wyścig finałowy, więc postawiają kropkę na D. W całych regatach wygrali 2, 4, 5 wyścigów, więc na 12 rozegranych, więc naprawdę jest to super wynik, gratulujemy. Posłuchajmy, co zwycięzcy powiedzieli nam w wywiadzie. Mamy fajną paczkę znajomych. To prawda, pierwszy raz w takim składzie startowaliśmy. Co mogę powiedzieć? Pierwszego dnia staraliśmy się pływać równo i bezpiecznie, bo warunki były trudne, mocno kręciło, duży rozstrzał, jeśli chodzi o siłę wiatru. I wiedzieliśmy, że jeśli będziemy gdzieś tam z przodu tabeli po pierwszym dniu, to dzisiaj już sobie raczej powinniśmy na spokojnie poradzić. No i tak faktycznie było. Wygraliśmy. Fajne zwieńczenie, że udało nam się wygrać wyścig finałowy. Co prawda po niezbyt udanym starcie, ale gdzieś tam się wygrzebaliśmy. Szkoda trochę, że pływaliśmy dzisiaj bez genów. Na pewno byłoby ciekawiej, aczkolwiek na pewno koszta by wzrosły przy jakichś awariach. Dziękuję. Jeszcze raz gratulacje dla jachtklubu Sztyn-Nord. Co to zeszłym roku się nie udało, tym razem się udaje, więc zobaczymy się pewnie w pierwszej lidze. I to jest załoga, która absolutnie w pierwszej lidze, po tym co pokazała tutaj na regatach, ma swoje miejsce i będzie tam, na pewno nie będzie z tyłu, tylko będzie się liczyć w walce o czołowe miejsca. Kolejne miejsce, kolejny awans, kolejne miejsce promowane awansem to The Barking Dogs, czyli załoga Pawła Czyczysa. 4-7 punktów, wyścig finałowy, trochę nerwowy, ale mieli fajną, komfortową sytuację, ładnie to popłynęli, dowiedzieli sobie ten awans, mimo tam jakiś minimalny wpadek w ciągu regat. Tylko jeden wygrany wyścig, ale sporo dwójek, pokazuje, że równe pływanie po prostu się opłaca, więc gratulacje dla Barking Dogs, posłuchajmy rozmowy z nimi. Kończymy regaty finałowe na fantastycznym drugim miejscu, co jest dla nas bardzo dobrym rezultatem, cieszymy się. Wczoraj zakończyliśmy na pierwszym miejscu, jednak dzisiaj warunki były bardzo wymagające. Wygrał najlepszy, bardzo się cieszymy z zajętego naszego drugiego miejsca. Do ostatniego wyścigu tak naprawdę nie wiadomo było, jak się zakończy, kto się również zakwalifikuje do pierwszej ligi. Mieliśmy się parę krytycznych sytuacji, parę razy zdarzało nam się prawie, że poddawać, natomiast widzieliśmy, że trzeba walczyć do samego końca, dzięki czemu w jednym na przykład wyścigu, w którym płynęliśmy ostatni, zajęliśmy drugie miejsce. Także to było dla nas również bardzo budujące, że trzeba walczyć do samego końca, nie można się absolutnie w żadnym momencie poddawać, szczególnie w tak trudnych warunkach, jak były dzisiaj. No i potem, słuchajcie, działy się sceny tamtejskie, bo w wyścigu finałowym ta pozostałe dwa miejsca promione awansem, czy czwarte zmieniło się kilkakrotnie. Tam było aż 6 załóg, które mogły jeszcze teoretycznie w to wejść, a 4 na pewno były bardzo blisko siebie. Na razie. Po tym wyścigu finałowym zwycięzcą tej grupy jest Texet. Oni dopłynęli na trzecie miejscu, to im daje te trzecie miejsce w wyniku końcowym. I awans załoga Marysia Szczyńskiego. Awansuje do pierwszej ligi, no i muszą popracować pewnie sporo, żeby w tej pierwszej lidze mocno zaistnieć, ale już mają sukces i teraz dodatkową motywację. Posłuchajmy, co powiedzieli po regatach. Dzisiaj prognoza się sprawdziła. Porywy do 35 węzłów. Komisja zdecydowała, że będziemy pływać na refach i bez ganakerów. Bardzo ciasno było punktowo do ostatniego wyścigu. Broniliśmy trzeciego miejsca, udało nam się, bardzo udany regat. Słuchajcie, czas na ostatnie miejsce promowane awansem, tam było mega ciasno, bo na remisie punktowym, ale czwarte miejsce zdobywa Seniachs, tu prowadzone wyjątkowo przez Jacka Buchniarza w zastępstwie Rajka Sendlewskiego. 46 punktów w wyścigu finałowym, drugie miejsce i to drugie miejsce ich wciąga do tej strefy awansu. Przyznają Stripes & Co., który w tym miejscu dojeżdża na czwartym miejscu i na remisie przegrywają awans, więc mega dramatyzm, mega ciasno. No, taki jest sport, takie są emocje. Gratulacje załogi Jacka Puchniarza. Posłuchajmy, co Jacek powiedział po regatach. Dzisiejszy dzień chciałbym podsumować takim
Stwierdzałem, że warunki były bardzo ciężkie, w sensie wiatrowym, porywy wiatru, żeglarsko super, łódki pływały nawet w ślizgu, na pełnym, na zerfowanych żaglu, bez genakerów. Zrobiliśmy jak to, ja mam, że tak powiem, w zwyczaju, pierwszy bieg, fuck up, dyskwalifikacja, OCS. Wydawało mi się, że nie jestem, miałem taką, no przekonany byłem, że nie ma tego false startu. Okazało się, że metr to było bardzo mało, miałem możliwość odpadnięcia, wyluzowania, wszystko. No, zaryzykowałem, zdobyliśmy 10 punktów i dzięki temu walka była do końca, ponieważ do ostatniego finałowego wyścigu byliśmy na szóstym miejscu, wygraliśmy o jeden punkt, będąc na czwartym miejscu, finał. Dziękuję. Słuchajcie, to było top 4. Czas szybko na pozostałe miejsca. Piąte miejsce, już wspomniałem, Filip Kobielski. Strawsenko pechowo, tam jakaś kara też gdzieś, która się okazała na końcu niewłaściwa. Ale takich sytuacji było sporo dzisiaj, było sporo zamieszania, czas na wyścigi, bez genakerów. Łódki cały czas zbite, więc sytuacji protestowej było sporo, sporo protestów. Piąte miejsce, Strawsenko, nieszczęśliwi, najbardziej pechowi, ale no, pokazali fajne pływanie. To najwyżej jest załoga z Ligi Warszawskiej, czyli która nie pływa na RS-ach, więc tym bardziej mieli tutaj, nie mieli przewagi, jakby mieli trochę problemów, wiadomo, na początku z tą łódką, więc dobry występ na plus i szkoda, że się nie udało masować. Szóste miejsce, Mazurski Klub Żeglarski, oni też byli blisko awansu, ale wyścig finałowy, szóste miejsce, przegrywają o 3 punkty, miejsce czwarte, premiowane awansem. I Karol Zembrzuski, rozmawialiśmy jeszcze, tam była kara też w ostatnim wyścigu, która też trochę pogrążyła, ale absolutnie zasłużona, więc przed nimi kolejny sezon walki o awans do pierwszej ligi. Siódme miejsce, Sosnowski Przyjaciele, ja ich nazywam pierwsze dwie Sosnowiec, Czepeczka jest o nich, nieszczęśliwi trochę, smutni, bo nie udało się awansować, wczoraj wyglądał lepiej, dzisiejszy dzień w kratkę, siódme miejsce w wyścigu finałowym. Jakby im nie pomogło, wszystko przed nimi, włączę lampkę na ich cześć, dziękuję za czapeczkę. Ósme miejsce, Ritz Sailing Team, punktów 54, DNF w ostatnim wyścigu, w wyścigu finałowym mieli szansę awansu, walczyć o ten awans, natomiast wpakowali się po starcie w komisję, utknęli na niej już do końca, trzeba było ster demontować, żeby się uwolnić z tej kotwicy, więc wyszli do zapomnienia, wyjeżdżają z szóstym miejscem. Trudno. Ósme miejsce to był Rys i dziewiąte miejsce ostatnie, które było w finale, Puchar Soliny. Gratulacje dla Michała Malinowskiego, absolutnie bardzo dobry występ, moim zdaniem powyżej oczekiwań. Pokazali fajne żeglowanie w tych regatach, nawet wygrany wyścig. Nie, dwa wygrane wyścigi, przepraszam. I to dzisiaj dobry dzień, ładnie gonili. Skoczyli do czołowej dziewiątki i myślę, że sam występ w wyścigu finałowym dla nich to jest zaskoczenie in plus, więc gratulacje. Dziesiąte miejsce, myślę, że rozczarowanie dla nich. To jest KSW Baltic Dziwno, oni po wczorajszym dniu byli wysoko. I czyli się walczy o awans. Dzisiejszy dzień fatalne miejsca 7, 9, 6 i 10 miejsce. Więc to ich pozbawiło niestety złudzeń. I to była grupa, która jeszcze walczyła o awans tak naprawdę do końca. IKP Szczecin dzisiaj też słabszy dzień, wczoraj było nieźle, było miejsce w górnej półce tabeli, dzisiaj trochę gorzej, silne warunki wiatrowe, chyba Krzyszkowi Rączce załogą nie za bardzo spasowały, więc 11 miejsce dla IKP Szczecin, punktów 58. 12 miejsce SBU Yacht Racing Team, dzisiaj jeden wygrany wyścig dla Andrzeja Kozioło, gratulacje. Potem już było nierówno, 9-6-4, finalnie miejsce 12. Ale jak na załogę, która wskoczyła na 3 dni przed imprezą na listę, to myślę, że ten wynik jest dla nich fajny. 13 miejsce Zephyr Drakkar, myślę, że pływanie lepsze niż wynik. Fajnie się pokazała załoga z Poraja, szósami byli zadowoleni z występu, więc gratulacje dla Lamaszka Brymory i ekipy, punktów 60. 14 miejsce, myślę, że sporo rozczarowanie dla ekipy Jigita, czyli Joker Peak. Najwyższa skacjowana załoga z warszawskiej tutaj no, nie powalczyli. Myślę, że brak treningu na RS-ach jednak swoje robi, więc nie będziemy mieli powrotu Jigita niestety do Polskiej Ligi Żeglarskiej. Czeka ich pewnie kolejny sezon startów w lidze regionalnej.
15 miejsce z Rzepowic. Parę przebysków było, trzy wyścigi na trzecim miejscu. Więc pokazali, że potrafią się łapać w czołówce, ale generalnie za mało stabilna forma, dużo ósemek, dużo dziewiątek i miejsce 15. I dwa ostatnie miejsca załogi z Hornów Krakowa i z Fujitsu. Ewidentnie załogi, które nie są jakby z mocnym doświadczeniem sportowym i opowane w regatach takich na mocno sportowych, tylko bardziej załogi turystyczne, więc szacunek, że w ogóle podjęli walkę. Pojawiali się często gdzieś tam w górnych strefach. Horn nawet zajął dzisiaj, wczoraj, naraz drugie miejsce w wyścigu, więc absolutnie fajny początek. Mam nadzieję, że się spodobała ta formuła ścigania i zostaną z nami i będą dalej kontynuować przygodę obie załogi ze Śląskiej Ligi Żeglarskiej. To tyle, słuchajcie. Regaty finałowe w Ligi Regionalnych za nami. To kończy sezon Polskiej Ligi Żeglarskiej. Już wszystko wiemy. Wiemy, kto awansował do Ekstraklasy, wiemy, kto spadł z Ekstraklasy, wiemy, kto spadł z pierwszej ligi i kto awansuje do pierwszej ligi. Wszystko niedługo podsumujemy, niedługo na naszej stronie ogłosimy też zapisy do ligi na sezon 2025. Trzeba będzie je szybko potwierdzić. I tyle. Dziękuję Wam za śledzenie tych regat całego sezonu. Trzymajcie kciuki, żeby Wam się wszystko pokładało w zimie z przygotowaniem sezonu 2025, czyli 11 sezonu Polskiej Ligi Żeglarskiej. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłej zimy i widzimy się już pewnie za pół roku niecały na wodzie z kolejnym sezonem Polskiej Ligi Żeglarskiej. Dzięki, pozdrawiam, Maciek Cydopa.